Gmina Pawłowice leży w południowej części województwa śląskiego. Stanowi ona zachodnią część powiatu pszczyńskiego. W skład gminy wchodzi 7 miejscowości: Pawłowice, Pielgrzymowice, Warszowice, Golasowice, Krzyżowice, Jarząbkowice i Pniówek. Wszystkich odwiedzających gminę Pawłowice czeka wiele atrakcji. Piękne widoki, zabytki, ścieżki rowerowe i spacerowe, imprezy sportowe i kulturalne. Zarówno maluchy, młodzież, jak i osoby starsze znajdą tu coś dla siebie. Korzystając z wolnego czasu, warto odwiedzić park przy willi Reisensteinu w Pawłowicach. Piękna okolica to znakomity punkt do spacerów i odpoczynku na świeżym powietrzu. Inhalatorium udostępnione dla odwiedzających może stanowić zaś miły przystanek. Gmina Pawłowice to miejsce wypoczynku i rekreacji. Gospodarność, szacunek dla śląskiej tradycji i malownicze wiejskie krajobrazy sprawiają, że dobrze się tu mieszka, pracuje i odpoczywa. W stadninie koni w Warszowicach można rozpocząć przygodę z jeździectwem. Jest to miejsce, gdzie właściciele tych zwierząt otrzymają dobrze zorganizowany lokum dla swoich koni. Osoby zainteresowane jeździectwem, które chciałyby nauczyć się jazdy konnej, mają okazję spróbować swoich sił podczas prowadzonych jazd dla początkujących. Tor jazdy z przeszkodami może zachęcać do spróbowania, czym jest ten klasyczny sport, ale i sposób na życie. Liczne obowiązki i konieczna systematyka mogą stanowić wspaniałą szkołę życia dla młodzieży, a praca z tymi zwierzętami może dostarczać wiele satysfakcji i korzyści w życiu codziennym. Nasza gmina posiada szerokie zaplecze w postaci różnych obiektów sportowych. Gminny ośrodek sportu umożliwia realizowanie wielu dyscyplin takich jak piłka nożna, lekkoatletyka, pływanie, jazda na wrotkach, jazda na łyżwach czy karling, w którym rozwijana jest młoda reprezentacja z sukcesami na swoim koncie. Sale gimnastyczne umożliwiają aktywność podczas mniej sprzyjających warunków atmosferycznych. Wodny raj proponuje szeroki zakres relaksu, czy to w saunie, jacuzzi, na zjeżdżalniach lub podczas pływania na basenie. Przyległa hala sportowa umożliwia realizację wielu imprez sportowych i nie tylko. Poza halą sportową, umożliwiającą także rozpoczęcie przygody z podstawami wspinaczki, można skorzystać z boisk krytych, ale także centrum multidyscyplinarnego w zakresie gry w unikohokeja. Same obiekty stanowią miejsce, w którym można rozwijać swoje zainteresowania. Znajdą tu coś dla siebie zwolennicy sportów walki, jogi czy gry w szachy. Gry zespołowe można realizować uczestnicząc w zajęciach organizowanych przez kluby sportowe zrzeszające zainteresowanych wybranymi dziedzinami sportu. Czy to młodsi adepci, czy doświadczone osoby mogą aktywnie spędzić swój wolny czas, wykorzystując dostępne propozycje. Zwolennicy jazdy na rowerach mogą skorzystać z sieci tras rowerowych o długości prawie 70 km. Istnieje możliwość wypożyczenia roweru, rozpoczęcia jazdy z każdego z 5 punktów, a po pozostawieniu roweru w innym punkcie skorzystania z komunikacji autobusowej ze symboliczną opłatą. Przemierzając gminę traktem cesarsko-pruskim czy Reisensteinów można się cofnąć do historii regionu, zaś zwiedzając trasę Czarnego Skarbu można odwiedzić znaną agroturystykę Cyprejanówkę czy stadninę koni.
Dzieje chrześcijańskie na tutejszych terenach datuje się na drugą połowę IX wieku. Podział decyzji wyznaczono zgodnie z granicami przebiegającymi między plemionami śląskimi a wiślanami. Granica ta przebiegała od wschodu dzisiejszej gminy między Pawłowicami a Studzionką. Kościół katolicki w Krzyżowicach ocalał zawieruchę II wojny światowej, choć był bliski wysadzeniu dzięki akcji księdza Ludwika Grimana. Dzisiaj możemy zobaczyć ten piękny obiekt architektury z końca XVIII wieku. Choć protestantyzm zdominował na tych terenach, tylko Pawłowice w znacznej części pozostały w wierze katolickiej za sprawą biskupa z rodu Pawłowskich. Tłumaczy to, dlaczego w wielu okolicznych wsiach funkcjonują oba wyznania, katolickie i ewangelickie. Drewniany kościół pod wezwaniem świętej Katarzyny w Pielgrzymowicach to znakomity przykład architektury XVII wieku. Barakowy ołtarz czy organy to sedno kunsztu i czci złożonej w tym świętym miejscu. Szczęście miały kościoły w Warszawicach, Pawłowicach i Golasowicach, które nie przetrwały działań wojennych. Obecnie istniejące świątynie to rezultaty pracy parafian z XX wieku. Należy jednak dodać, że każda z parafii ma znacznie dłuższą historię. Majątki ziemskie przez ostatnie stulecia doświadczały wielu zmian. Były rozdrabniane, po czym ponownie konsolidowane przez zbywanie i nabywanie kolejnych feudalnych włościan. Ród Pawłowskich, Usnerów czy Reichensteinów to istotne kamienie milowe w historii tego regionu. Nie sposób w paru słowach opisać, czego dokonali, natomiast istnieje wiele publikacji, które to przedstawiają. Dzisiejszy skansen wsi polskiej, który znajduje się w Parku Pszczyńskim, przedstawia, jak wyglądało ówczesne życie na tych terenach. Można tam zwiedzić galerię zdjęć umieszczoną w wozowni z Warszawic lub zobaczyć wiatę bramną z Golasowic. Oba obiekty z XIX wieku. Z naszego rejonu pochodzi Karol Miarka. Urodzony w Pielgrzymowicach, żył w latach 1825-1882. Przez całe życie, związany ze Śląskiem, mocno wspierał swą społeczność. Jako trybun ludowy potrafił rozstrzygać spory między mieszkańcami w sposób mądry i sprawiedliwy. Możliwe losy Śląska, ziemi pszczyńskiej, a w końcu samej gminy, przez lata wywierały wpływ na to, co dziś widzimy i z czego korzystamy. Historia regionu łączy kulturę, religię oraz rozwój przemysłu w jedną całość. Historia wydobycia węgla na terenie gminy Pawłowice sięga połowy zeszłego stulecia, kiedy planowana ekspansja produkcji węgla dotarła w rejon Jastrzębia Zdroju. Pierwsze pomysły dotyczyły budowy miasta dla pracowników pobliskich kopalń Rybnickiego Okręgu Węglowego. Tworzone w owym czasie kopalnie to
Jastrzębie, Zofiówka, Manifest Lipcowy, a dzisiaj Borynia oraz najbardziej zaawansowana technologicznie kopalnia Pniówek. Może zaskakiwać fakt, że przez 10 lat tak zmieniono losy regionu. Zakłady pracy zachęciły wielu robotników oraz osoby wykształcone do osiedlania się na tym terenie. Zyskały na tym i Pogłowice. Wybudowane osiedle miało stanowić bazę mieszkaniową dla osób chcących rozpocząć fach w branży górniczej. Dzisiaj kopalnia Pniówek, uruchomiona w 1994 roku, funkcjonuje 45 lat i należy do JSW SA. Stanowi ważny element w gospodarce gminy. Czarne złoto nie jest jedynym skarbem tej ziemi. To zasoby ludzkie stanowią główne bogactwo, a możliwości mieszkańców oraz rezultaty ich pracy możemy doświadczać, korzystając z licznych obiektów sportowych, rekreacyjnych czy kulturalnych. Przez tereny gminy przebiega droga krajowa nr 81. Jest to droga klasy GP, potocznie zwana Wiślanką. Jej długość to około 60 km i prowadzi z Katowic aż do węzła z drogą S52 w Harbutowicach, koło Skoczowa. Warszowice i Pawłowice to miejscowości leżące na jej trasie. Droga ta stanowi ważny trakt transportowy Górnego Śląska i umożliwia komunikację między centralną częścią regionu a południową granicą państwa. Przy jej trasie wybudowano wiele przedsiębiorstw mieszczących się na granicy Żor i Warszowic. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna to istotna część dzisiejszego przemysłu w naszym regionie. Korzystając z dogodnej lokalizacji w Warszowicach, powstał także nowoczesny magazyn logistyczny JASF BG. Prężnie działająca spółka stanowi ważną część specjalistycznego zaplecza logistycznego także poza regionem, dostarczając produkty do jednej ze znanych sieci handlowych w Polsce i za granicą.